Joe Biden wygrał wybory prezydenckie w USA, tym samym stając się, oficjalnie od stycznia, 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych, co dla wielu równoznaczne jest z byciem najpotężniejszym i najważniejszym człowiekiem na świecie. Nie mam jednak zamiaru zajmować się polityką, bo ci, którzy walczą o rządowe stanowiska, których widzimy na ekranach telewizorów, z którymi się zgadzamy lub ich możemy wręcz nie znosić, nie są tylko politykami, ale również, a może przede wszystkim, ludźmi. Mają swoje rodziny, mają swoje problemy, sympatie, obawy oraz pasje i hobby. A tak się składa, że Joe Biden jest wielkim entuzjastą motoryzacji i w jego życiu przewinęło się wiele ciekawych okazów. W ciągu najbliższych kilkunastu minut dowiecie się, z jakimi samochodami miał kontakt w młodości, jaka jest zawartość jego garażu i czemu, nieco paradoksalnie, objęcie urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych kładzie kres jego motoryzacyjnej pasji. Brzmi ciekawie? To zapnijcie pasy i jedziemy. Jako że Joe Biden nie kryje się ze swoją pasją i ma nawet bardzo konkretne i dalekosiężne plany związane z amerykańską motoryzacją, to często przy okazji wywiadów temat motoryzacji był poruszany, a obecny prezydent-elekt bardzo często uchylał rąbka tajemnicy, co daje nam możliwość prześledzenia jego motoryzacyjnej historii. Przyszły prezydent od najmłodszych lat otoczony był samochodami i jego hobby kwitło już od dzieciństwa, ponieważ ojciec Joe'ego, Joseph Biden, był właścicielem jednego z największych salonów samochodowych w stanie Delaware, sprzedając Chryslery, Fordy oraz auta General Motors. Z tego powodu dosyć późno wszedł w posiadanie samochodu na własność, ponieważ mógł jeździć samochodami wypożyczonymi przez jego tatę z salonu. Przykładowo na swój bal maturalny pojechał Chryslerem 300D z 1958 roku, który, jak wspomina Biden, miał przejechane zaledwie 7000 mil, więc był jeszcze stosunkowo nowy. Pierwszym samochodem należącym do Joe'ego był Studebaker Champion z 1951 roku. Był to jeden z pierwszych samochodów wyprodukowanych przez tą markę po II wojnie światowej. Model z 1951 roku miał rzędowy 6-cylindrowy silnik o pojemności 2,8 litra i osiągał moc 85 koni mechanicznych. Model Champion był tak popularny, że stanowił 65% całkowitej sprzedaży Studebakera w czasach powojennych. Młody Biden wszedł potem w posiadanie kabrioleta Plymouth Cranbrook z roku 1952. Napędzany był przez rzędową szóstkę o pojemności 3,6 litra z mocą 97 koni mechanicznych. Samochód należący do Bidena miał cukierkowo-czerwony lakier, dzieloną przednią szybę i to właśnie tym autem prezydent-elekt udał się na swoją pierwszą randkę. Kolejnym posiadanym przez niego samochodem był Chevrolet Bel Air z 1956 roku. Z tego, co udało mi się ustalić, pod maską miał V8 zasilaną podwójnym gaźnikiem o pojemności 4,3 litra z mocą 162 koni mechanicznych i momentem obrotowym 348 Nm. Z ciekawostek można powiedzieć, że samochód był wyposażony, jako jeden z pierwszych samochodów na świecie, w automatycznie składany miękki dach z czujnikiem deszczu. Kolejnym jego samochodem już pod koniec studiów był dla wielu obiekt marzeń z tamtych lat, mowa bowiem o Mercedesie 190SL, choć kupił go używanego z przebiegiem ponad 160 tysięcy km. Auto z gwiazdą na masce napędzane było czterocylindrowym silnikiem o pojemności 1,9 litra, generującym moc 105 koni mechanicznych. Jednostka zasilana była dwoma gaźnikami Solexa, z którymi Biden miał wiele problemów i, jak sam wspomina, nigdy one nie działały prawidłowo. Z tego powodu był to pierwszy i ostatni europejski samochód, jaki posiadał i po nim znów wrócił do ojczystej motoryzacji. Z samochodami wiąże się również bardzo przykry incydent z życia Joe Bidena. 18 grudnia 1972 roku, na kilka tygodni przed zaprzysiężeniem Bidena na pierwszą kadencję senacką, jego żona i dzieci mieli wypadek samochodowy w trakcie podróży po świąteczną choinkę. Na skrzyżowaniu w Wilmington uderzyła w nich ciężarówka. Żona i córka zginęły na miejscu, ocalało dwóch synów. Joe'ego nie było wtedy z nimi w samochodzie i przyznał, że rozważał wówczas popełnienie samobójstwa. Udało mu się jednak otrząsnąć z tej tragedii i 5 lat później pobrał się z Jill Jacobs. W prezencie ślubnym od swoich rodziców otrzymali Chevroleta Corvette Stingray z 1967 roku w kolorze British Racing Green i ten samochód stał się prawdziwym oczkiem w głowie Bidena i utwierdziło jego przywiązanie do marki Chevrolet, której jest ogromnym fanem. Samochód ma V8 o pojemności 5,4 litra, generującą 365 koni mechanicznych, sparowaną z czterobiegową manualną skrzynią biegów. Do setki rozpędza się w niespełna 6 sekund i rozpędza się do 260 km na godzinę, co Biden kilkukrotnie przetestował, łamiąc przepisy, do czego przyznał się w programie Jaya Leno. Korwetę tą posiada do dziś i jest ona w idealnym stanie. Kilka lat temu dzieci przyszłego prezydenta z okazji świąt przeprowadziły w nim generalny remont silnika. Jak sam przyznaje, uwielbia nią jeździć, głównie dzięki zrywnej tylnej osi i lekkiej tendencji do nadsterowności. Wiąże się z tym jednak jedyna rzecz, której, jak sam mówi, nienawidzi w byciu politykiem na wysokim szczeblu. Mówię tutaj o wiceprezydenturze za kadencji Obamy i teraz przy jego kadencji prezydenckiej. Otóż zgodnie z amerykańskim prawem ma całkowity zakaz samodzielnego prowadzenia samochodu na drogach publicznych i mowa tutaj zarówno o okresie jego kadencji, jak i po jej zakończeniu aż do końca życia. Jak sam przyznaje, marzy mu się Corvetta Z06 z 650-konnym silnikiem 6,2 litra V8. Niestety nawet jak wejdzie w jej posiadanie, to zostaną mu tylko przejażdżki po prywatnej posesji. Z tym też wiąże się ciekawa historia związana z nim i należącym do jego brata Cadillaciem CTSV z manualną skrzynią biegów. Kiedy Biden był wiceprezydentem USA, miał zakaz samodzielnego prowadzenia pojazdów po drogach publicznych. Z racji tego, że uwielbia prowadzić samochody, to nie mógł już znieść tego zakazu. Pewnego dnia w 2011 roku, by zrobić na złość oficerom Secret Service, wziął samochód swego brata i spalił nim gumę na swoim 500-metrowym podjeździe w prywatnym domu. Jak sam się śmieje, przyniosło mu to chwilową ulgę i przyznał, że pod kątem palenia gumy CTSV bije nawet jego Stingraya. Innym razem założył się z reporterem Białego Domu o $10, który samochód będzie szybszy na prostej. 564-konny Cadillac CTSV czy Tesla Model S. Prezydent-elekt postawił na amerykańską V8 i przegrał ten zakład. Teraz jednak czas na małe lokowanie. Partnerem tego odcinka jest CarVertical, czyli platforma, na której możecie sprawdzić historię samochodu na podstawie jego numeru VIN. Warto jest sprawdzić auto przed zakupem, by nie wpakować się na minę, zwłaszcza że wydanie kilkudziesięciu złotych za raport na temat stanu auta, na które mamy zamiar wydać kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy złotych, wydaje się mądrą inwestycją. Jeśli natomiast uzyskany raport nie spełni Waszych oczekiwań, to dział obsługi klienta zwróci Wam pieniądze. Link promocyjny z 10% rabatem znajdziecie w opisie filmu, a teraz wracamy do tematu tego odcinka. Z elektryczną motoryzacją Biden ma również wiele wspólnego, ponieważ otwarcie przyznaje, że widzi w tym przyszłość motoryzacji i możliwość dla Ameryki, by powrócić na fotel lidera w światowej motoryzacji. Tak, Joe Biden bardzo mocno stawia na elektryki i nie chodzi tutaj jedynie o ambitne plany zastąpienia całej rządowej floty aut nowymi elektrykami, czy deklaracje zaostrzenia norm emisji spalin oraz łagodzenia taryf celnych na komponenty do produkcji aut. Biden zapowiada bowiem wielkie inwestycje w infrastrukturę, czyli znaczące zwiększenie sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych oraz gwałtowne przeniesienie produkcji amerykańskich samochodów z aut spalinowych na elektryki. Nie jest to jednak zaskoczeniem, bowiem od dawna głośno mówił o potrzebie zadbania o środowisko naturalne i był to jeden z głównych punktów tegorocznej kampanii prezydenckiej. Prywatnie też przyznaje, że marzy mu się przejażdżka elektryczną korwetą, która jego zdaniem nie straci nic ze swojego amerykańskiego ducha, ponieważ amerykańska motoryzacja wielokrotnie była pionierem w przemyśle samochodowym, a przyszłością tej branży według niego jest właśnie prąd elektryczny. Elektrycznym nie jest jednak pojazd, jakim przyjdzie mu podróżować przez najbliższe lata. Joe Biden jako prezydent USA będzie podróżować limuzyną Cadillac One najnowszej generacji, nazywanej bestią i wycenianą na $1,5 miliona. Nieoficjalnie mówi się, że na potrzeby Białego Domu zbudowano kilka takich aut, a kontrakt początkowo opiewał na około $16 milionów. Bestia to przydomek nadany przez agentów Secret Service. Inna nieoficjalna nazwa to Cadillac One, czyli kryptonim na wzór Air Force One. Co prawda pojazd nosi logo amerykańskiej marki Cadillac, ale w odróżnieniu od poprzednich limuzyn prezydentów USA nie jest oparty na seryjnym modelu. Cadillac One pod spodem kryje napęd na 4 koła i elementy konstrukcyjne zastosowane do budowy Chevroleta Kodiak. Karoseria, która chroni prezydenta USA, została wykonana z kombinacji stopu tytanu uzbrojonego w płytki ceramiczne, stal, kewlar i aluminium. Samochód waży ponad 9 ton. Wielowarstwowe kuloodporne okna mają około 13 cm grubości, przez to drzwi są tak ciężkie jak w Boeingu 757. Do tego szyby chronią wnętrze przed wzrokiem ciekawskich, nie pozwalając też zrobić zdjęcia pasażerom. Wnętrze całkowicie odcięto od świata zewnętrznego i uszczelniono na wypadek uderzenia bronią biologiczną i chemiczną, przez co w kabinie utrzymywane jest nadciśnienie. Konstrukcja nadwozia powinna wytrzymać atak rakietowy i wybuch miny albo granatu. Cadillac One uzbrojony jest w systemy noktowizyjne, które pozwalają kierowcy prowadzić pojazd w całkowitej ciemności. Dodatkowo samochód wyposażono w wyrzutnię gazu łzawiącego, a w kabinie szofera znajduje się broń dużego kalibru. Na pokładzie zamontowano telefon satelitarny i system umożliwiający prowadzenie wideokonferencji. Z tylnej kanapy bestii można bezpośrednio połączyć się z Pentagonem. W najnowszym wcieleniu bestii zastosowano nowe adaptacyjne zawieszenie, pozwalające na podnoszenie oraz obniżenie auta, dzięki czemu w pełni można dostosować zawieszenie do każdej nawierzchni, niezależnie od panujących warunków. Bagażnik mieści m.in. broń i oddzielny system zapewniający podtrzymanie życia w przypadku ataku. Na wypadek, gdyby ambulans jadący w kolumnie prezydenckiej został odcięty, na pokładzie bestii jest też wyposażenie medyczne, w tym pojemniki z krwią odpowiadającą grupie krwi aktualnego prezydenta. Pojazd najprawdopodobniej wyposażony jest w silnik benzynowy V8 Vortec od General Motors o pojemności 8,1 litra, jednak o nieznanej mocy. Przyspieszenie prezydenckiej limuzyny od 0 do 60 mil na godzinę zajmuje 15 sekund i właśnie okolice 60 mil na godzinę są prędkością maksymalną Cadillaca. Średnie spalanie wynosi 30 litrów paliwa na 100 km. W prezydenckiej kabinie może zmieścić się 5 pasażerów, łącznie samochodem może podróżować 10 osób, wliczając w to kierowcę. A więc w ten oto sposób przedstawia się pasja motoryzacyjna prezydenta elekta Stanów Zjednoczonych Joe'ego Bidena oraz jego plany na transformację amerykańskiej motoryzacji. Z pewnością dla wielu całkowite porzucenie aut spalinowych w USA jest nie do przyjęcia, zwłaszcza w kontekście panującej tam przez długie lata kultowej pozycji amerykańskich V8. Koniecznie napiszcie mi w komentarzach, co o tym myślicie, bardzo jestem ciekaw waszych reakcji. Jeśli doceniacie moją pracę, to może warto rozważyć opcję drobnego wsparcia kanału, co umożliwi mi tworzenie jeszcze lepszych filmów. Zapraszam na naszego Facebooka i Instagrama, tam możemy się nieco lepiej poznać i również często dzielę się tam kolejnymi ciekawostkami. Po prawej stronie wyświetlają się Wam inne super ciekawe filmy, a po lewej stronie możliwość subskrypcji kanału. Jeśli subskrybujecie, to tylko z dzwoneczkiem, bo inaczej YouTube i tak wszystko odetnie. Z tej strony Robert z Powagowanych, miło mi było Was gościć, trzymajcie się ciepło, cześć!